Ekonomia, kapitał, gospodarka. Dzisiaj wszystko po piłkarsku, proszę państwa. I dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Udało się, jesteśmy w Eurolandzie. Bardzo ładna pierwsza strona i za chwilę do tego wrócimy. No tak, napisali sobie, jesteśmy w Eurolandzie. Zaraz zapytamy prezesa Piaseckiego, o co chodzi. To nie sen, Europy chodzi. To nie sen, to euro. Bardzo piękna pierwsza strona Gazety Wyborczej i nasza drużyna. Zaczynamy dzisiaj o 18 na Stadionie Narodowym, Polska-Grecja. No i to jest w poziomie wszystko, także też intrygująca bardzo pierwsza strona. Smutniejsza strona Rzeczpospolitej, malutkie zdjątko z kibicami, czas polskiej dumy. Nie mamy kompleksów związanych z ojczyzną, wbrew opiniom lewicujących elit. Polacy coraz częściej manifestują dumę narodową. Nie rozumiem, powiem szczerze, tego tekstu do końca, ale w związku z tym, że tu polityką się nie zajmujemy, to nie będę tego specjalnie komentował. Powiem tylko, że w Rzeczpospolitej sporo było takich pesymistycznych, bardzo defetystycznych nawet tekstów związanych z gospodarką i w połączeniu z euro. W związku z tym ten tytuł mnie trochę zaskakuje.